Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na poniedziałek. Nadzieja i radość Pawła. W pierwszym liście do Tesaloniczan, 3 rozdział 17 do 3 rozdział 10, apostoł przedstawia chronologiczny opis swojego odłączenia od wierzących w Tesalonice. W tym fragmencie listu przewija się temat przyjaźni. Chrześcijanie z Tesaloniki nie są dla Pawła tylko członkami zboru, lecz są prawdziwymi przyjaciółmi. Cały ten fragment listu tętni głębokimi emocjami. Paweł pragnie, by zawarte w jego liście rady i krytyka pod adresem Tesaloniczan była odbierana w świetle jego miłości i troski o nich. Ze względu na tę miłość apostoł ma prawo radzić współwierzącym. Rady i napomnienia są najlepiej przyjmowane wtedy, gdy wypływają z miłości. Przeczytaj pierwszy list do Tesaloniczan, 2 rozdział 17-20. Jakie znaczenie mają dla nas te słowa Pawła? A my, bracia, odłączeni od was na jakiś czas ciałem, lecz bynajmniej nie sercem, z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł, i raz, i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Jedno z najważniejszych słów w drugim rozdziale, 17 wierszu, odłączeni, zawiera pojęcie sieroctwa. Gdy Paweł był zmuszony nagle opuścić Tesalonikę, odczuł zerwanie więzi tak silnie, jakby jego rodzice właśnie umarli. Bardzo pragnął odwiedzić ów zbór, bo tęsknił za Tesaloniczanami. Choć nie mógł się z nimi widzieć, miał ich w sercu. Niemożność przybycia do nich tłumaczył działaniami szatana, co jest kolejną biblijną wskazówką realności wielkiego boju między dobrem a złem. Jednak tęsknota Pawła za Tesaloniczanami była zakorzeniona w czymś głębszym niż zwykła więź. Miał także eschatologiczny wymiar. Apostoł z utęsknieniem oczekiwał, by stawić się przed Jezusem w dniu Jego powtórnego przyjścia. Byli oni dowodem skuteczności Jego służby dla Chrystusa, Jego ostateczną radością i chlubą. Paweł pragnął, by byli oni także dowodem, iż jego życie miało sens i przyczyniało się do dobra innych. Ten fragment listu uczy nas także, iż powinniśmy zachowywać właściwe priorytety. Nasze doczesne istnienie jest jednak jak para, ale właśnie to życie decyduje o naszej wieczności. Skoro wiemy, jaki będzie koniec tego świata, to czy cokolwiek poza wiecznym zbawieniem ma trwały sens? Czy to możliwe, że wszystko, co robimy w tym życiu, wpływa w jakimś stopniu na zbawienie naszej, naszych bliźnich? Jakkolwiek łatwo jest mówić o tym w kategoriach ideału, jak w praktycznym życiu nasze postępowanie odzwierciedla tę prawdę? Dziękuję bardzo.